Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zimowo, jak to przystaje na tę porę roku. Przyznaję, że trochę była przerwa w nagrywaniu filmów, no właśnie z powodu aury. Ja bym chciał zostać w tej konwencji kręcenia vlogów w plenerze. No i pogoda była taka, że nie do końca się dało. I temperatura, i śnieg, i deszcze. Coś się ociepliło się, jest w miarę akceptowalnie, można właśnie nagrywać. Jestem tutaj jestem na stawami, stawy starosądeckie. Ten film nagrywam nie tylko dla patronów, ale też dla takiej grupy, z którymi mam zajęcia, takie lekcje grupowe mamy w czwartki o 20:00. I tam na tych zajęciach jest właśnie koniunktyw pluskwamperfekt, pojawia się zawsze. To jest temat umiłowany przez tę grupę. To jest przypuszczenie, które dotyczy przeszłości wydarzeń, które już miały miejsce. Co to jest koniunktyw pluskwamperfekt? Usuńmy koniunktyw, nazwę koniunktyw, zostaje nam pluskwamperfekt. Co to jest pluskwamperfekt? To jest trzeci czas przeszły, bo w języku niemieckim mamy trzy czasy przeszłe. Preteritum, inaczej zwane imperfekt, potem mamy perfekt i potem mamy pluskwamperfekt. Jestem w sklepie i widzę spodnie. I mówię tak, chciałbym kupić te spodnie. Ich möchte die Hose kaufen. Ich möchte gerne, jeszcze bym tutaj dołożył słowo gerne. Ich möchte gerne. I jeszcze nie podjąłem decyzji. Jestem przed tą decyzją, czy je kupić, czy nie. Dlatego używam zwykłego przypuszczenia, na przykład ja bym kupił te spodnie. Ja bym chętnie kupił te spodnie. Ich würde gerne die Hose kaufen. To jest przypuszczenie tyczące tu i teraz. Jestem, widzę spodnie, jest możliwość kupienia, spoko. To jest przypuszczenie zwykłe, realne, tak zwane reale wunsch, czyli życzenie realne. Natomiast inna sytuacja, i to się musi odnieść do tego, że my wspominamy, omawiamy sytuację z przeszłości. I na przykład dzisiaj jest poniedziałek, w sobotę byłem w sklepie, dwa dni temu. Vor zwei Tagen war ich im Laden. Widziałem spodnie. Piękne spodnie. Ich habe eine schöne Hose gesehen. Ich habe eine schöne Hose gesehen. Mówiąc o tej sytuacji, używam czasu przeszłego. Chciałem kupić te spodnie. Ich wollte die Hose kaufen. Mówiąc o tej sytuacji, powtarzam, używacie czasu przeszłego. Albo jednego, albo drugiego, albo preteritum, albo perfekt. Ale ostatecznie, habe ich die Hose nicht gekauft. Nie kupiłem tych spodni. Ich habe die Hose nicht gekauft. Nie? Takie są fakty. I dzisiaj, po dwóch dniach, równie dobrze za tydzień, za miesiąc, za rok, żałuję, że tego nie zrobiłem. I mówię sobie, das ist ja schade, dass ich die Hose nicht gekauft habe. Das ist ja schade. Szkoda, że tych spodni nie kupiłem. Dass ich die Hose nicht gekauft habe. I teraz, dzisiaj, po tych dwóch dniach, weźmy sobie tą konkretną sytuację, wiedząc, że fakt, stan rzeczy jest, ich habe die Hose nicht gekauft. Nie kupiłem i tych spodni. Ale dzisiaj, po tych dwóch dniach, mówicie, ja, eigentlich hätte ich die Hose gekauft. W sumie kupiłbym te spodnie. Damals, wówczas. Gdybym w sobotę kupił te spodnie, wenn ich die Hose am Samstag gekauft hätte. Patrzcie, co się dzieje. Zamiast habe, powinno być habe, jest hätte. Hätte pochodzi od hatte. Gdybym kupił te spodnie, nie miałbym problemu. Dann hätte ich kein Problem gehabt. Drugi przykład. Znajoma odwiedziła moje miasto rodzinne, znaczy moje miasto, gdzie mieszkam. Natomiast ja się dowiedziałem o tym dopiero po czasie. Ona zadzwoniła do mnie po tygodniu, po dwóch, po miesiącu. Mówi, wiesz co, Szymon, no byłem w Sączu ostatnio. Ich war letztens in Nowy Sącz. I teraz wiecie, ja się dowiaduję to po dwóch, trzech tygodniach od jej pobytu. I pytam ją naturalnie, warum hast du mich nicht angerufen? Dlaczego do mnie nie zadzwoniłaś? Dlaczego mi nie powiedziałeś, że jesteś? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du in der Stadt bist? Warum hast du mir das nicht gesagt? Ja o tym nie wiedziałem. Ich habe es nicht gewusst, dass sie in der Stadt ist. Nie wiedziałem, że jest w mieście. I teraz po tych dwóch tygodniach od jej pobytu w Sączu mówię sobie, gdybym wiedział, ja do niej mówię takie zdanie, słuchaj, gdybym wiedział, bo fakt jest taki, ich habe nicht gewusst, ale gdybym wiedział, i ja mówię teraz o wydarzeniach z przeszłości i muszę użyć koniunktywu pluskwamperfekt, wenn ich gewusst hätte,
Das du in der Stadt warst. Gdybym wiedział, rozumiecie, muszę użyć pluskwy. Ja to mówię, pluskwa to jest skrót taki, wiecie, germanistyczny od pluskwamperfekt. Ponieważ mówię o wydarzeniach z przeszłości, one już się zakończyły, ich już nie ma. Nie mam na to wpływu. Wenn ich gewusst hätte, gdybym wiedział, to byśmy się spotkali. Nie? To byśmy się spotkali. Cały czas mówię o tym przypuszczeniu sich treffen, to spotykać się. I fakt jest taki, my się nie spotkaliśmy, tak? Bo ona mi nie powiedziała, że jest w mieście, no to skąd miałem wiedzieć? Fakt jest taki, wir haben uns nicht getroffen. To są fakty. My się nie spotkaliśmy. Spotkalibyśmy się, gdybym ja wiedział. Wir hätten uns getroffen. Wir hätten. Z posiłkowego haben robicie hätte. Najpierw hatte, preteritum, a z tego konjunktiv. Czyli tak, gdybym wiedział, że jesteś w mieście, to byśmy się spotkali. Wenn ich gewusst hätte, dass du in der Stadt warst, hätten wir uns bestimmt getroffen. Wszystko jest w koniunktiwie pluskwamperfekt, ponieważ opisuje wydarzenia z przeszłości, które się już wydarzyły. Czyli ja to cały czas powtarzam. Ich habe das nicht gewusst und wir haben uns nicht getroffen. To są fakty. I na bazie tych faktów, tych zdań, które opisują fakty, tworzymy przypuszczenie. Wir hätten uns getroffen, ich hätte es gewusst. Kolejny przykład. Ktoś był w potrzebie jakiejś. Ja się o tym dowiaduję od niego po kilku dniach. Słuchaj, bo w sobotę, a jest na przykład środa, tak? Po kilku dniach. I on dzwoni, ta osoba do mnie, mówi w środę, do mnie mówi, słuchaj, w sobotę miałem problem. Am Samstag hatte ich ein Problem mit dem Auto. Ich hatte eine Panne. Ja, das Auto konnte nicht losstarten, sowas. I teraz mam do niej takie pytanie, no dlaczego do mnie nie zadzwoniłeś, nie? Warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du das nicht gemacht? W związku z tym, że du hast mich nicht angerufen, że ty do mnie nie zadzwoniłeś, ich habe dir nicht geholfen, nie pomogłem ci. No bo skąd miałem wiedzieć, że potrzebujesz pomocy? Woher sollte ich wissen, dass du Hilfe brauchst? Czyli fakt jest taki, ich habe dir nicht geholfen, nie pomogłem ci. Mówimy o tych wydarzeniach w czasie przeszłym, bo to się wszystko wydarzyło. Po tych kilku dniach, może tygodniach, takie mamy pretensje do niego. Słuchaj, no wtedy co miałeś problem? Dlaczego do mnie nie zadzwoniłeś? Warum hast du mich nicht angerufen? Gdybyś do mnie zadzwonił, wenn du mich angerufen hättest, to bym ci pomógł. Dann hätte ich dir geholfen. Nie mogę powiedzieć, wenn du mich anrufen würdest, würde ich dir helfen. To jest wersja gramatycznie poprawna, oczywiście, ale nie w tej sytuacji. Używając würde, mówimy o sytuacji, która trwa. Że w tym momencie stoję przy samochodzie, tak? Mam problem z samochodem. I mówię, ich habe ein Problem. I teraz ktoś mi radzi, moja żona przepiękna, cudowna, mówi, może byś zadzwonił do Tomka, do Grzegorza, do Piotra. Może byś zadzwonił do nich, może ci pomogą. Vielleicht würdest du Tomek, Grzegorz, Piotr anrufen. To jest przypuszczenie, które dotyczy sytuacji tu i teraz. Ale w momencie, gdy opisujemy przeszłość, gdy opisujemy wydarzenie, które się wydarzyło, przed kilkoma dniami się wydarzyło, nie możemy użyć würde, nie możemy tego zrobić. Musimy użyć konjunktiv pluskwamperfekt. Gdy wypominamy kumplom, że nie zadzwonili do nas, mieli potrzebę, mieli problem, ale nie chcieli pomocy, nie. Wiecie, jak my faceci, no nie lubimy się przyznać, że potrzebujemy pomocy, my sobie damy radę, nie? Różnie to się kończy. Gdybyś do mnie zadzwonił, wenn du mich angerufen hättest, to bym ci pomógł. Dann hätte ich dir geholfen. I to mówi osoba, z którą rozmawiam po trzech dniach od momentu tego wydarzenia, tego problemu. Słuchajcie, przerwa na reklamę. Jeżeli chcecie ją obejrzeć w całości, będę się bardzo cieszył. Jeżeli po 5 sekundach przeskoczycie reklamę i obejrzycie dalej, to też nie jest problem. Ale każda sekunda obejrzana reklamy jest to dla mnie jakiś tam plusik. Odebrałeś swoich rodziców z lotniska. O, zróbmy tak. Du hast deine Eltern vom Flughafen abgeholt. Ja tego nie zrobiłem, nie? Ich habe das nicht gemacht. Ty mnie o to nie poprosiłeś. Du hast mich darum nicht gebeten. Du hast mich darum nicht gebeten. Nie? Czasownik bitten. Ja mógłbym to zrobić, ja mógłbym ich odebrać.
ale cały czas mówimy o sytuacji, która już była. Ona już miała miejsce. Tydzień temu, albo nie, może dwa dni temu, nie? Dwa dni temu. I dzisiaj rozmawiamy o tym. Gdybyś mnie poprosił, bo mnie nie poprosiłeś, du hast mich nicht gebeten. Gdybyś mnie poprosił, wenn du mich gebeten hättest, to bym odebrał twoich rodziców z lotniska. Dann hätte ich deine Eltern vom Flughafen abgeholt. Wenn du mich darum gebeten hättest. Czas przeszły, ponieważ ta sytuacja miała miejsce dwa dni temu i wszystko musi być powiedziane w czasie przeszłym. Bo gdybam w temacie wydarzenia, które już było. Gdybym miał powiedzieć ich würde deine Eltern abholen, to też jest dobrze. To jest koniunktyw realny, czyli koniunktyw, który dotyczy sytuacji, która ma być. Na przykład twoi rodzice przyjeżdżają dzisiaj wieczorem, jutro, pojutrze. Ich würde sie abholen. Ja bym ich odebrał. Deklaruje się. Natomiast ich hätte abgeholt oznacza, że to się już wydarzyło. Że ja bym ich odebrał, ale oni już zostali odebrani. Kolejna sytuacja. W ostatnią niedzielę nie mieliście czasu. Am letzten Sonntag habt ihr keine Zeit gehabt. Mogliście do nas wpaść. Użyjcie czasownika vorbeikommen. Ihr konntet bei uns vorbeikommen. Albo w czasie przeszłym złożonym perfekt. Ihr habt bei uns vorbeikommen können. Uwaga. Ihr habt bei uns vorbeikommen können. Czas przeszły perfekt czasowników modalnych. To jest ten temat. Dzisiaj jest czwartek. Po tej niedzieli. I tak sobie mówimy, no gdyby oni mieli czas, to by wpadli do nas. No, ale wiemy, że nie mieli czasu. Fakty są takie, dass sie haben keine Zeit gehabt. W związku z czym sie sind bei uns nicht vorbeigekommen. Nicht vorbeigekommen. I dzisiaj, po tych czterech dniach, sobie gdybamy, bo trochę żałujemy, że jeszcze nie spotkaliśmy się z nimi, nie? Wir bereuen, dass wir uns mit ihnen nicht getroffen haben. Gdyby w tą ostatnią niedzielę mieli czas, to by wpadli do nas. Wenn sie am letzten Sonntag Zeit gehabt hätten, dann wären sie bei uns vorbeigekommen. To by wpadli do nas. Wären sie bei uns vorbeigekommen. Albo mogliby do nas wpaść. Uwaga. Dann hätten sie bei uns vorbeikommen können. Hätten können. Ta część mówi o czasie przeszłym. Dlaczego jest können? Dlaczego jest gekonnt? Bo tak jest w zdaniach z modalnymi w perfekcie. One się nie przekształcają w gekonnt, w gemust, w gewollt. Nie, 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 nie. Kolejny przykład. Gdybyś jej pomógł, byłabym ci dźwięczna, wdzięczna. I chodzi o to, że ta sytuacja można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna, że ona w tym momencie, dzisiaj, jutro, pojutrze potrzebuje pomocy. Czyli gdybyś jej pomógł, wenn du ihr helfen würdest, wäre ich dir sehr dankbar. To jest przypuszczenie tyczące dzisiaj, teraz. Nie? Ta dziewczyna może otrzymać pomoc od ciebie dzisiaj, jutro. To się dzieje. Wenn du ihr helfen würdest. Ale gdybyśmy rozważali sytuację, w której ta dziewczyna potrzebowała pomocy i jej nie dałeś, i to już minęło, ona już tej pomocy nie potrzebuje, ktoś inny jej pomógł. Czyli du hast ihr nicht geholfen. Takie są fakty. Ty jej nie pomogłeś. I ja nie byłam ci wdzięczna. Ich bin dir nicht dankbar gewesen. Celowo używam perfektu. Gdybyś jej pomógł, byłabym ci wdzięczna. Mówimy o sytuacji już, o minionej sytuacji. Wenn du ihr geholfen hättest, gdybyś jej pomógł, wäre ich dir sehr dankbar gewesen. Geholfen hättest w czasie przeszłym, wäre ich gewesen. To są elementy pluskwamperfekt. Kolejny przykład. Gdybyś wtedy nie sprzedał tego domu, to by teraz należał do ciebie. Wówczas. Słowo damals mówi o tym, że to już jest przeszłość. Fakty są jakie? Du hast das Haus verkauft. Takie są fakty. Wenn du das Haus nicht verkauft hättest, to by należał do ciebie. Dann hätte es dir gehört. Dann hätte es dir gehört. Hätte gehört. Od gehören. Należeć się łączy z datywem. Gdyby to rozważać na dzisiaj, gdybyś sprzedał, wenn du das Haus verkaufen würdest, ta sytuacja mówi o tym, że ta sprzedaż jeszcze się nie odbyła, to się jeszcze dzieje, to są jeszcze decyzje do podjęcia. Jeszcze nic straconego, rozumiecie? Verkaufen würdest.
Natomiast gdy ten dom już jest sprzedany, to możemy to rozważać tylko na pułapie Verkauft-Hättest. Kolejny przykład. Gdybyś odebrał dzieci, ja pojechałabym na zakupy. I teraz też na dwóch płaszczyznach możemy to rozważać. Wenn du die Kinder abholen würdest, to jest sytuacja, w której mówimy, że słuchaj, że dzieci jeszcze są w przedszkolu. Jeszcze nic straconego, to jeszcze wszystko się dzieje. Gdybyś to zrobił, dann würde ich einkaufen fahren. Dann würde ich einkaufen fahren. Pojechałabym na zakupy i to się dzieje, no jest godzina 13, dzieciaki są do odebrania o 15, 16 najpóźniej. I to jest przypuszczenie na ten czas, tak? Natomiast druga płaszczyzna rozważania. Gdy ta rozmowa toczy się wieczorem, na przykład 18, 19, dzieci są w domu, żona w domu, mąż w domu i teraz żona robi wyrzuty facetowi. Słuchaj, fakty są takie. Nie odebrałeś dzieci. Du hast die Kinder nicht abgeholt vom Kindergarten. Gdybyś je odebrał, wenn du die Kinder vom Kindergarten abgeholt hättest, to pojechałabym na zakupy. Dann wäre ich einkaufen gefahren. Bo już ta sytuacja z tymi zakupami już była, minęła, już nie odrobimy tego. Kolejny przykład. Usiedlibyśmy na krzesłach, gdyby jakieś tam były. Gdyby jakieś były. I teraz jest sytuacja też dwa poziomy. Jesteśmy w tej sali i słuchaj, nie wiemy, gdzie usiąść. Kurde. Wir würden uns auf die Stühle hinsetzen. Wir würden uns auf die Stühle hinsetzen, wenn es welche gäbe. Wenn es welche gäbe. W sumie, no. Gdyby były. Ale jesteśmy w tej sali i tak naprawdę nie mamy gdzie usiąść. To się dzieje teraz. Stoimy w tej sali i mówimy, kurde, wir würden uns hinsetzen. Natomiast gdybyśmy rozważali sytuację, że opowiadamy komuś o tej sytuacji, że byliśmy w takiej sali, że nie mieliśmy gdzie usiąść. Es gab keine Stühle. Es hat keine Stühle gegeben. I nie mogliście gdzieś usiąść? Nie? Ktoś się pyta, habt ihr euch nicht hinsetzen können? Doch, ne, przepraszam. Nein, nie, nein, przepraszam, tak, oczywiście, nein. Usiedlibyśmy i opowiadamy tą historię, już jesteśmy w domu, jesteśmy, wiecie, już jesteśmy gdzie indziej. Opowiadamy o tej historii. Wir hätten uns auf die Stühle hingesetzt. Opowiadamy tą historię po czasie, po kilku godzinach, po kilku dniach, miesiącach. Wir hätten uns auf die Stühle hingesetzt, wenn es welche gegeben hätte. Wenn es welche oder irgendwelche gegeben hätte. Kolejny przykład. Gdybym jutro szedł do pracy, wenn ich morgen zur Arbeit gehen würde, jutro, musiałbym wstać o 6. Müsste ich 6 Uhr aufstehen. I to jest sytuacja, którą opowiadam dzisiaj i to moja decyzja należałaby do jutra, nie? Ale jutro nie idę do pracy. Morgen gehe ich nicht zur Arbeit. I nie muszę wcześniej wstawać. Ich brauche nicht so 6 Uhr aufzustehen. Ale gdybym opowiadał o tej historii, no wiesz, miałem wolne wtedy, nie? Mówię, opowiadamy historii sprzed kilku tygodni. Miałem wolne, ale wiecie, no wiesz, gdybym szedł do pracy, bo normalnie wstaję wtedy o 8. Ich bin damals 8 Uhr aufgestanden. Ich bin damals 8 Uhr aufgestanden. Ale gdybym szedł do pracy wtedy, te 3 tygodnie temu, co opowiadam o tej historii, wenn ich zur Arbeit gegangen wäre, dann musiałbym wstać o 6. Dann hätte ich 6 Uhr aufstehen müssen. Hätte ich 6 Uhr aufstehen müssen. Kolejny przykład. Gdybym został zaproszony, pojechałbym tam. Z pewnością. I to jest sytuacja, na przykład jakieś wesele i to wesele dopiero będzie. Na razie nie mam zaproszenia, bo ktoś się pyta, jedziesz na to wesele? Ja? Also fährst du zu dieser Hochzeit? A ja mówię, ich bin nicht eingeladen. Nie jestem zaproszony. Noch nicht. Ale czekam jeszcze, no może jakaś szansa, ktoś się pojawi. Jeszcze mamy 2 tygodnie, nie? Do wesela.
I wtedy te 2 tygodnie przed weselem mówię, wenn ich eingeladen würde, gdybym został zaproszony, dann würde ich dahin kommen. To bym poszedł. A gdy opowiadamy drugą sytuację, kiedy to wesele już minęło, to wesele było miesiąc temu, tak? I ktoś się pyta, dlaczego nie byłeś? Warum warst du da nicht dabei? No to mówię, ich bin nicht eingeladen worden. Nie zostałem zaproszony. Ich bin nicht eingeladen worden. Gdybym, opowiadam to miesiąc po tym weselu, gdybym został zaproszony, wenn ich eingeladen worden wäre, dann wäre ich hingekommen. To bym poszedł. Gdybym był na Twoim miejscu, podjąłbym inną decyzję. Ale nie byłem na Twoim miejscu i Ty podjąłeś inną decyzję. Du hast eine ganz andere Entscheidung getroffen. Wspominamy jakąś decyzję, którą ktoś podjął i to już minęło. To już, decyzja już jest podjęta. Musztarda po obiedzie. Wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, dann hätte ich eine ganz andere Entscheidung getroffen. Hätte ich getroffen, gewesen wäre. Jechałem pociągiem. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ale wysiadłem na złej stacji. Ich habe auf eine falsche Station ausgestiegen. Gdybym wiedział, żałuję tego, bo źle podjąłem decyzję, bo nie wiedziałem. Gdybym wiedział, że to jest zła stacja, to bym tam nie wysiadł. Wenn ich gewusst hätte, dass es eine richtige czy falsche Station ist, dann wäre ich da nicht ausgestiegen. Bo jakie są fakty? Ich bin da ausgestiegen, ja tam wysiadłem. Ich habe es nicht gewusst. Ja tego nie wiedziałem. Ta wiedza moja opiera się na przeszłości, w związku z tym muszę użyć wenn ich gewusst hätte, gdybym wiedział. Ale nie wiedziałem, aber ich habe nicht gewusst. Aber wenn ich gewusst hätte, gdybym wiedział. Temat jest na tyle wyczerpany, że będzie to dla Was nauką i w jakiś sposób Wam pomogą zrozumieć, co to jest koniunktyw pluskwamperfekt. Coś, co robimy na live'ach właśnie w czwartki o 20. Gdybyście chcieli dołączyć, zapraszam. Trzymajcie się cieplutko, bo mi jest zimno. Pozdro. Hej.